Siemanko, pokażę Wam metodę solo glitchowania się do kopiowania aut od znajomych. Tamtą pokazywałem, że trzeba mieć magazyn tam pojazdów. Ten Sekuro Surf tutaj nie. Tutaj albo arenę, wtedy musicie sobie wezwać jakiś pojazd z areny, albo będziemy używali klub nocny i tu już możecie wezwać sobie Speedo, bo Speedo jest w zestawie przy zakupie klubu nocnego. Będziemy tu potrzebowali też jeszcze RC Bandito, no i akcje od Simona, Rona lub Geralda. Dzwonimy w kręcie na akcję, jeżeli tam macie kłódki, to Geralt i tak Wam sam prędzej czy później przyśle zapkę do akcji, że to tam nie problem. I tutaj tak, podchodzimy do tych samochodów, które można testować. Będziemy klikać Y lub trójkąt, wiedź sam, i wyciągali telefon i przyjmowali zaproszenie od tego Simona do tej akcji. Ale to jak przód Waszego samochodu będzie praktycznie dotykał tam takiej żółtej linii, to teraz pokażę. Czyli klikam, wiedź sam, wyciągam telefon na jedno kliknięcie. Mój samochód wjeżdża, jak przód jest na początku żółtej linii, przyjmuje to zaproszenie od Simona. To od razu opuszczamy i też szybko wyciągamy teraz telefon, przyjmujemy jeszcze raz tą akcję, klikamy start online. Jak zobaczymy siebie w samochodzie, klikamy kup karty Shark. Wchodzimy w to, teraz klikamy raz kółko lub B i cofamy pod tą bramę wyjazdową. Tu już nie klikamy nic. Wczyta nas znowu do tej akcji Simona. Opuszczamy. Jesteśmy praktycznie już zgliczowani. Teraz no ja to się teleportuję, bo niektórzy jeżdżą czy do areny, czy jeżdżą do klubu nocnego, czy nawet do tego magazynu pojazdów. Ja to się po prostu teleportuję przez te znaczniki na mapie. No akurat na tym koncie nie mam porobionych, bo zawsze sobie staram się robić swoje tam w odpowiednich miejscach, no ale wy możecie też ten niebieski znacznik od mapy odpalacie, wyłączacie, pada na 40 sekund. To jest, no, to jest łatwe i solo przede wszystkim. A pokazuję to dlatego, bo będę tam teraz, może jeszcze nawet dzisiaj rozdawał jakieś samochody na Xboxie, to żeby mi nikt dupy nie zawracał. Mi, czy w ogóle chodzicie po innych rozdawaniach, kurwa, i prosicie odpal Tytana, kurde, no ktoś rozdaje samochody, to nie będzie Wam serwował co 5 minut Tytana. To jest metoda solo, warto z tego skorzystać, zwłaszcza jak idziecie na jakieś takie giveawaye z Twittera czy inne. No, sprawa prosta, no tylko zapka od Lestera, nie od Lestera, od Simona, Rona czy tam Geralda. Klikacie, wie, pojazd testowy, tam tor. Wjedźcie w pojedynkę, jak zobaczycie, że ten wasz samochód ma swój dziób od samochodu na końcówce tego wymalowanego żółtego badziewia, tam dotyka tej żółtej linii praktycznie. Przyjmujecie to. Opuszczacie od razu, wyciągacie telefon. Też szybko jeszcze raz przyjmujecie tą zapkę od Simona. Wchodzicie w start online, zobaczycie się w samochodzie, dajecie kup karty Shark, wczyta Was, wycofujecie się z tego tam B lub kółko i cofacie pod bramę. No to już pokazywałem na przykładzie chyba tego solo glitchowania się tam z magazynem pojazdu. No to jest trochę szybsze, lepsze, niepotrzebny nam żaden magazyn pojazdów, żaden samochód z magazynu pojazdów, że warto skorzystać z tej metody. To, no, do klubu nocnego wzywamy tylko Speedo. Mówię, ono jest w standardzie z zakupem klubu nocnego. Wjeżdżacie, macie efekt spod mapy, klikacie Y lub trójkąt, żeby wysiąść. Teraz wzywacie RC Bandito, wysiadacie z niego, wasza postać chwilę jest niewidzialna. Wszystko działa. To RC Bandito to pokazuje, żeby się upewnić na 100%. Ja tam tego nigdy nie używałem, tylko po tym jak wysiadłem pod mapą z tego samochodu, też się na miejsce teleportowałem przez te znaczniki z mapy i zawsze mi kopiowanie działało. A tu już, a jeżeli do areny byście tam używali areny, no to musicie wezwać sobie jakiś samochód z areny i wracać na ten sam poziom, z którego wzywaliście. A tu już bez zmian. Mobilka, znajomy dosiada się na pauzie, podjeżdżacie, klikacie w prawo.
Jeżeli pojazd mobilki, to już więcej nic nie klikacie. Jeżeli z innego garażu, a mu coś było w mobilnym, potwierdzacie komunikat o zamianie. Znajomego wyrzuci, cofacie się, wysiadacie, bierzecie postać z fabuły, anulujecie komunikat, podbiegacie do mobilki. Wejdź sam. I znowu postać z fabuły, komunikat anulujecie, pyta do auta od samochodu. Tu już jest, bez zmiany. No i jest też łatwe kopiowanie samochodów. Glitch na kasę może też nagram. Tam mi się pytacie, czy kopiowanie działa. No ja nie mam potrzeby nie sprawdzania, zwłaszcza sprawdzania tych kopiowań starych, co działają, bo nie potrzebuję ich kopiować. Ale jak nagram, może dzisiaj też jeszcze te łatwe ze znajomym takie kopiowanko. Wielkich wymagań nie ma, no ale ten znajomy musi siedzieć jak ten wazon, kurwa, tam wam w samochodzie co chwilę. Pozdrawiam, elo.